to jest naprawdę, jak się przeżywa ten czas zniewolenia, wychodzenia, modlitwy. I pierwsze pytanie moje, jak to się zaczęło? Skąd pomysł, żeby w ogóle przyjść do księdza egzorcysty? Jakie były początki? Moje życie było jednym wielkim jakimś niepowodzeniem, nieporozumieniem. Nic się nie udawało. Przede wszystkim zdrowie było bardzo kiepskie. A skąd myśl, bo właściwie to, że no niepowodzenia w życiu, że choroby, cierpienia i nieszczęście, to może spotkać właściwie każdego człowieka. A skąd myśl, pomysł, że trzeba iść do egzorcysty, że jest związane z demonami? No, myśmy już wyczerpali chyba nasze tu możliwości ludzkie do końca, bo odwiedziliśmy chyba z 27 szpitali i... To były szpitale jakiego typu? Głównie neurologiczne, bo Mariola miała stwierdzoną epilepsję, tylko że po 15 latach tej epilepsji, tej choroby, no lekarze wycofali tę diagnozę, stwierdzili, że to nie jest epilepsja. No i myśmy już zostali praktycznie sami. Jeszcze leczyła się psychologicznie, psychiatrycznie w szpitalu w Szopienicach. Tam lekarze rozkładali ręce, oni nie wiedzieli, jak pomóc. Dawki leków były zwiększane, terapie nie skutkowały, wszystko się waliło, że tak powiem. Nic nie pomagało. Jakie najbardziej poważne jakieś takie objawy niepokojące były w twoim życiu? Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego będąc z Rafałem w jakimś miejscu, dlaczego widząc to samo, widzieliśmy równocześnie zupełnie coś innego. Często były nieporozumienia tego typu, że mówiliśmy o tym samym, ale zupełnie jakby o czymś innym. Moglibyście jakiś przykład dać? Bo to takie zaskakujące jest to, co mówicie. Musicie zrozumieć, że my to w ogóle nie pojmujemy, co, o czym wy mówicie. Jakiś taki konkretny przykład. Patrzycie się na jedną rzecz i... Te sytuacje były spowodowane brakiem komunikacji z innymi ludźmi. Ona nigdy nie potrafiła, że tak powiem, dogadać się z kimś innym. Ona zawsze miała problem z obcymi. Myśmy zmieniali miejsce zamieszkania trzykrotnie i to zawsze Mariola miała kłopot z sąsiadami. Zawsze ona miała całkiem inne spojrzenie na nich. Ja widziałem, że to są ludzie dobrzy, życzliwi. Mariola zawsze w nich widziała wrogów. Tu była zawsze komplikacja i przedstawiałam ich w innym świetle i potem dochodziło pomiędzy nami do kłótni. Myśmy mówili o czymś innym, że dana osoba powiedziała Marioli tam coś, co ją zabolało, coś, co ją obraziło, uraziło. Ja potem wychodziłem z pretensjami do tej osoby, próbowałem to jakoś sprostać i okazało, że to Mariola nie ma racji, że całkowicie jest sytuacja inna. Głównie Mariola poczuła strach taki już przed tym wszystkim, jak już zagrażała dziecku naszemu, jak ona już nie panowała nad sobą. A w jaki sposób zagrażała dziecku? Miała myśli, żeby ją udusić poduszką, żeby jej zrobić krzywdę. Kiedy nasze dziecko płakało, to Mariola się cieszyła z tego powodu. Ona tego nie rozumiała. Była przerażona tym, ale jej to sprawiało przyjemność, że dziecko jest krzywdzone w jakiś sposób. A jak sytuację wobec sakrum, wobec Eucharystii, wobec modlitwy, czy jakoś dało się to poczuć, niepokój w takich momentach? Był bardzo, bardzo duży niepokój. Ja jeszcze muszę wspomnieć, że zawsze w naszym życiu borykaliśmy się z brakiem mieszkania. I w pewnym momencie jakoś poczułam niesamowitą tęsknotę za Panem Bogiem i zawarłam z Nim, można powiedzieć, taki układ. Panie Boże, Ty mi daj mieszkanie, a ja pójdę do kościoła. Ja przez kilka lat nie potrafiłam chodzić do kościoła, zawsze były napady, pseudonapady padaczkowe. Ja to mieszkanie, myśmy to mieszkanie w bardzo krótkim czasie dostali, więc należało spełnić drugą część umowy, czyli musiałam pójść do kościoła. I co się wtedy stało? No niestety nie mogłam już wysiedzieć w tym kościele. U nas w parafii są czuwania, na które mnie niesamowicie ciągnęło. Czułam, że muszę pójść na to czuwanie, więc poszłam. Ale ja na tym czuwaniu nie mogłam się ruszyć z miejsca.
To były czuwania przed Bożym Narodzeniem, więc chciałam, pragnęłam pójść do spowiedzi, ale się okazało, że ja się nie mogę w ogóle ruszyć z ławki. Chciałam wyjść z kościoła, mogłam wstać. Chciałam pójść do spowiedzi, nie mogłam się ruszyć. Więc to mnie już niepokoiło. I kiedy przyszła jakaś pierwsza myśl, że trzeba iść do egzorcysty? Jak jeszcze nie mieliśmy tego mieszkania, w internecie znalazłam wpis pewnej wspaniałej osoby, od której właściwie to wszystko się zaczęło. Ta osoba opisywała swoje wychodzenie właśnie ze zniewolenia demonicznego. Ja czułam, że muszę do tej osoby napisać, że muszę opisać jej całe swoje życie. Tak jakoś Pan Bóg dziwnie mną pokierował, że to zrobiłam. Całkiem obcej osobie opisałam swoje życie i ona jakby postawiła pierwszą diagnozę. Jesteś opętana. I jakie wrażenie zrobiły te słowa napisane, przypuszczam, w mailu, właśnie taki jakby w cudzysłowie wyrok? No, wydawało mi się to dziwne, no ale później była sytuacja z tym kościołem, z tymi czuwaniami. I na drugim z tych czuwań właśnie zobaczyłam, jak rzucam Najświętszym Sakramentem. Proszę nam troszeczkę opowiedzieć, jak to się widzi, że zły rzuca Najświętszym Sakramentem. To nie zły, ja siebie widziałam. Ja nie potrafiłam odróżnić, czy to się dzieje naprawdę, czy mam jakiś obraz. Widziałam siebie, że rzucam Najświętszym Sakramentem, że ludzie wytykają mnie palcami. Każdy człowiek miał nienaturalnie wykrzywioną twarz. Niesamowicie się tego wystraszyłam, bo ja nie wiedziałam, czy to robię naprawdę, czy to jest jakieś zbity. I po czuwaniu czułam, że muszę iść do pewnego księdza i tylko do niego. Później się okazało, że ten ksiądz się interesował tym tematem egzorcyzmów. I ksiądz mnie skierował już do egzorcysty, czyli potwierdziła się diagnoza tej koleżanki z internetu. A jak mąż, pierwsza wiadomość, że może moja żona jest opętana, jak to pan przyjął? Ogólnie to był taki moment lęku, strachu, ale taka myśl w sercu była, że może to jest to właśnie, że skoro tu już się nic nie udało na naszym tu ziemskim, że tak powiem, na naszych ziemskich możliwościach, to ja już widziałem właśnie tylko jedyną szansę, że może to jest to, że tylko Pan Bóg może to wyprowadzić, to nasze życie. Tylko że był taki strach właśnie przed ludźmi, co powiedzą. Myśmy sobie najpierw zaplanowali, że sami pojedziemy, że nikomu nie będziemy o tym mówić. I przypomniała mi się wtedy sytuacja u nas, u mnie w rodzinie, kiedy byliśmy z Mariolą, mojej mamy, święta Bożego Narodzenia, w odwiedziny. Ona podczas tego spotkania miała wykrzywioną twarz. Myśmy to stwierdzili, że to jest szczęka, która jej wyskoczyła. Tak miała przekręconą twarz. Praktycznie cały czas tych odwiedzin Mariola nie mogła powiedzieć słowa, nie mogła, sprawiało jej to ból. I wtedy taka moja myśl była pierwsza, ale odrzuciłem ją. Ja myślałem, czy w tobie już diabeł siedzi, czy coś jest nie tak, bo tu każdy jakiś wyraz takiej serdeczności, miłości, czy okres świąt, to był właśnie, nasilały się te problemy, te napady, to wszystko. No i gdy żeśmy się dowiedzieli, że to może jest rodzaj jakiegoś opętania, to w moim sercu była taka ulga, ale jednocześnie strach, co dalej. Była pierwsza wizyta u egzorcysty. Co się działo na pierwszej wizycie? Ja pamiętam, myśmy czekali w samochodzie, nie widząc tego księdza, ja widziałam, że on tam stoi. Niesamowity strach czułam. Ja powiedziałam mężowi wtedy, że to jest on. I takie jeszcze był taki żart ze strony męża, pamiętam, w samochodzie, jak myśmy czekali na umówioną godzinę. Ja to już po tobie. Mnie momentalnie wykrzywiło. Proszę nam teraz opowiedzieć. Te egzorcyzmy, ten proces wychodzenia trwał dosyć długo, ponad rok. Czy jest Pani w stanie troszeczkę nam przybliżyć, co się wtedy przeżywa? Czy to jest jakiś tylko lęk? Co się przeżywa wtedy, kiedy kapłan się modli modlitwą egzorcyzmów?
to się odczuwa, że ja się boję, szatan się boi, ktoś jest we mnie, ja chcę uciec, szatan chce uciec. Co się przeżywa wtedy? To było prawie 2 lata wychodzenia, ale to jest tak, że Pan Bóg daje, z jednej strony jest zło, ale z drugiej strony są niesamowite łaski, niesamowite obrazy. Widziałam świętych, widziałam Matkę Bożą, ich wsparcie, a szczególnie wsparcie świętego Ojca Pio. To się tak po prostu widzi? To jest tak, że ja nie widzę tego trójwymiarowo, ale ja jestem w 100%, że tam ktoś jest. Że widzę jego twarz, ale to nie jest trójwymiarowa twarz. Bardzo trudno to jest określić, wytłumaczyć, ale ja jestem pewna, że tamten ktoś jest, że do mnie przemawia. Tak samo widziałam złego. Kiedy kapłan się modlił, to po prostu siedziałaś, słuchałaś tej modlitwy? To było zazwyczaj tak, że mnie mnóstwo ludzi musiało trzymać. Że pamiętam, na pierwszym egzorcyzmie było tylko słowa księdza: no to pomódlmy się. Już było po mnie. Ja nie zdążyłam nawet znaku Krzyża Świętego zrobić. Czy to się traci świadomość, czy jest się świadomym tego, co się ze mną w tym momencie dzieje? Czasami było tak, że zupełnie nie pamiętam, co się dzieje, ale później w miarę postępowania egzorcyzmu, w miarę uwalniania, było już tak, że wszystko pamiętałam. Ale to było tak, że słyszało się nawet myśli, ale ja czułam, że to nie są moje myśli, że to są myśli złego. A nie dało się tego przerwać po prostu, że coś się ze mną dzieje, muszą mnie trzymać, a ja nie mogę swoją świadomością po prostu tego przerwać? Ja nie chciałam tego przerwać, bo ja wiedziałam, że jak to przerwę, będzie jeszcze gorzej. Także ja tego nawet nie pragnęłam. Wiedziałam, że to muszę przejść, że Pan Bóg jest silniejszy od złego. Czy taki stan, kiedy inni mnie muszą trzymać, ze mną się coś dzieje, to był tylko w czasie modlitwy, egzorcyzmów, czy jeszcze był w jakichś innych sytuacjach? W sytuacjach często w domu, czy w kościele u nas w parafii, w kościele, w zakrystii, bo do kościoła nie szło wejść, nie było mowy o mszy w kościele. Ja pamiętam, marzyłam wtedy sobie, żeby móc sobie spokojnie usiąść w kościele i być tam całą mszę świętą. Rozumiem, że w parafii zaakceptowali, że jest taki dwojga, jedna szczególnie tam dziwne rzeczy się z nią dzieje i jest w zakrystii, tak? Tak, tak. Otrzymaliśmy wielką pomoc właśnie w parafii. Od księży, od sióstr, które tam też są, przyjęły naszą córkę do przedszkola poza kolejnością, bo jak zobaczyły, co się dzieje w tej zakrystii, jak my, trzech dorosłych, dużych mężczyzn, nie potrafimy utrzymać jednej kobiety, jak ona nas tarmosi, jak ona nas przewraca i wywraca wszystko, co tam jest na miejscu w tej zakrystii, no to ludzie, którzy tam czasami weszli z przerażeniem, wychodzili. I księża też z przerażeniem do nas podchodzili, bo no myśmy naprawdę walczyli. To była prawdziwa fizyczna walka podczas tej mszy, podczas każdej mszy. Tylko że chodziliśmy codziennie. Tak ksiądz egzorcysta nam zalecił, żebyśmy razem, wspólnie, codziennie uczestniczyli w Eucharystii. I to była dosłowna walka. To myśmy się przygotowywali już samo wyjście do kościoła. To już było kilka godzin wcześniej w domu, szamotaniny, kłótni. To się odbywało już, napięcie rosło, a w momencie dojazdu do kościoła, no to już potem trzeba było z samochodu ją wyprowadzić, doprowadzić do zakrystii. To już było, no to było naprawdę ciężkie wyzwanie fizyczne. A nie przychodziły zniechęcenia, myśli, a po co to wszystko, po co jechać kolejny raz, bo o ile dobrze wiem, co tydzień staraliście się być u księdza egzorcysty i codziennie na Eucharystii. Czy nie przychodziły myśli, a że to w ogóle to jest choroba psychiczna i że trzeba zamknąć się do psychiatryka, a nie bawić się w jakieś tam egzorcyzmy, na mszę świętą chodzić bez sensu? Nie było takich myśli? Były bardzo często, ale wtedy jakoś Pan Bóg zawsze dziwnie dopuszczał a taki złego, że dało się odczuć, że nie mogę tego przerwać, że muszę to przejść dla mojego własnego dobra, że trzeba to przetrzymać i że Pan Bóg na pewno zwycięży. Oczywiście zły wymawiał, że to nie jest prawda, że zły jest silniejszy, że zwłaszcza w momentach, kiedy mnie powalał na ziemię, ale to Pan Bóg zwyciężył. A co się czuje wtedy, jak się trzech mężczyzn, drobna kobieta, bo mam przed sobą no drobną kobietę, powiedzmy sobie szczerze, i trzech porządnych chłopów się wali na ziemię. Czuję się, że to ja jestem silna? Nie, to były cały czas myśli złego. To jak mówiłam, odmieniałam
jako w osobie męskiej. To były cały czas myśli złego, ale czułam niesamowitą wściekłość wielokrotnie, zwłaszcza na męża, że jak on mnie tutaj może trzymać, tak ściskać i zły się z tego cieszy. Byłam poubijana, silna, podrapana i niesamowity triumf złego był w tym momencie. W którym momencie się zaczyna odróżniać, że te moje myśli, które się pojawiają w głowie, to nie są moje myśli? Czy to tak jest normalne, jest oczywiste, aha, teraz to mi zły coś podpowiada, bo mówisz o tym teraz w taki swobodny sposób, zły mi coś tam podpowiada. Dla przeciętnego śmiertelnika od razu się w głowie, no jak to podpowiada zły? To, czy to jest możliwe do odróżnienia? No wtedy miałam z tym problem, musiałam wtedy bardzo zaufać mężowi i zawsze jemu wszystko przedstawiać, żeby on potrafił to rozróżnić, ale teraz, gdy jestem wolna, już potrafię to zrobić. To znaczy, starałaś się wszystko mówić mężowi, tak? Czy to mówienie jest potrzebne mężowi, księdzu, egzorcyście? Jest to potrzebne? Bardzo jest potrzebne, bo zły potrafi niesamowicie manipulować człowiekiem i wmawiać mu niestworzone rzeczy. Teraz chyba zapytać o przyczynę. Jak to się stało, że zniewolenie czy opętanie, obojętnie jak to określimy, czy udało wam się dojść razem z księdzem egzorcystą do ewentualnych przyczyn tego stanu, w którym się znalazłaś? Przyczyny były bardzo różne, ale główną przyczyną było zawarcie paktu ze złem moich przodków. Skąd to odkryliście? No bo do tego doszliśmy, że tak powiem, w zeszłym roku właśnie, podczas takiego uwolnienia ostatecznego. No dziwne zbiegiem okoliczności, pojechaliśmy na wakacje, które nam, myśmy to mówili, zafundował Pan Bóg, bo my materialnie nawet nie byliśmy w stanie wyjechać gdzieś na jeden dzień. A tu się okazało, że jest wyjazd na tydzień nad morze, że nagle dostajemy skądś pieniądze, że ktoś nam daje na paliwo, że ktoś płaci za nasze noclegi. Dla nas to był szok, wielka radość przede wszystkim, że się tak oderwiemy od tego codziennego zmagania tu. Tylko że to pojechaliśmy właśnie w grupie ludzi bardzo, bardzo wierzących, którzy się modlili tu z nami i to oni to praktycznie jakoś poorganizowali. No i tam się okazało, że po kilku dniach tego pobytu zadzwoniła pani Pelagia, mama Madzi Buczek, że mamy pojechać do Swarzewa, tam jest sanktuarium maryjne, że ona ma takie myśli, żeby do nas zadzwonić, bo ona wiedziała o tym naszym wyjeździe tam, że mamy tam pojechać. Myśmy tam pojechali. No i tam się okazało, że znaleźliśmy figurkę Matki Boskiej Królowej Morza w takiej kaplicy. Jak żeśmy tam weszli, no, nagle się okazało, że złe duchy znowu się tam pojawiły, że duch przodka, nie wiemy jakiego, z którego pokolenia, On zaczął tam nami tarmosić, chciał uciec stamtąd w osobie Marioli właśnie. Przemawiał przez Mariolę męskim głosem jako mężczyzna i myśmy się modlili za niego. Myśmy zaczęli się modlić za niego, bo on cały czas mówił, że on nie chce, żebyśmy się za niego modlili. On nie chce sądu ostatecznego, on się tego bał strasznie. Ale myśmy tej modlitwy nie przestawali, nie przerywali. Później zaczęły się odzywać złe duchy, że on jest ich, że on im właśnie poprzysiągł taką, zgodził się na to, że dusza będzie należeć do nich, że w czasie wojny tam były straszne rzeczy robił, że zabijał, i taki odczuwał strach przed Bogiem. On się bał spotkania z Bogiem. Kiedy byliśmy w Swarzewie, miałam obraz. Trwała wojna w ubiegłym stuleciu. Trwała wojna. Widziałam zabijane dzieci. Widziałam zabijane kobiety. Mnóstwo krwi, krzyku. Okrutne to wszystko było. I widziałam też mojego przodka, który w strachu przed tym, że zostanie zabity, zamiast zwrócić się do Pana Boga, zwrócił się do złego.
zawarł w nim ze złym pakt, że jeśli przeżyje tę wojnę, odda mu swoją duszę. Brzmi to dosyć niewiarygodne, ale to się później w modlitwach to się wszystko potwierdzało. Czyli ten zły duch czuł prawo do waszego domu, do waszej rodziny i do ciebie, tak? Tak, do kilku pokoleń. Czy coś jeszcze oprócz tego złego ducha, który sobie grasował, banalizując troszeczkę w waszej rodzinie i w tobie, czy jakieś są inne przyczyny twojego zniewolenia? Inną przyczyną była bioenergoterapia, na którą z powodu moich rzekomych napadów padaczkowych, z kłopotów ze zdrowiem zaprowadzili mnie moi rodzice. Byliśmy tam całą rodziną i najstraszniejsze było to, że bioenergoterapeuta przyjmował w kaplicy.